Cześć, witajcie w kolejnym odcinku naszego programu. Dzisiaj u nas Apoloniusz Steiner i Krzysztof Cegielski. Za nami bardzo udany sezon w wykonaniu polskich skoczków narciarskich. O najważniejszych momentach tej zimy porozmawialiśmy z Apoloniuszem Steinerem. Ten kończący się sezon można nazwać najlepszym w historii naszych skoków narciarskich? No zdecydowanie tak. To w zasadzie nie trzeba się za bardzo tutaj bronić. Dwa złote medale olimpijskie, ale też ta ekspozycja całej grupy skoków narciarskich tej naszej kadry. W dotychczasowych startach już rozpoczęte to wszystko było na początku sezonu w grudniu. 4-5 zawodników w czołowej 30, 2-3 w czołowej 10. Kamil Stoch od razu na początku tam tej klasyfikacji, potem się przesuwał jeszcze do przodu. No, to powoduje, że z jednej strony zdobyliśmy już do tej pory największą ilość punktów w klasyfikacji narodów. Jeszcze tutaj dojdą kolejne punkty. Z drugiej strony 9 zawodników zdobywało miejsca w czołowej 30, czyli zdobywało punkty w Pucharze Świata. No, liderowanie Kamila Stocha takie wyraźne, czyli ta walka o kryształową kulę no, wydaje się na 99,9% rozstrzygnięta na korzyść Stocha. No to wszystko wskazuje, że nasze wyniki i udział w Pucharach Świata i w tych najważniejszych imprezach, Igrzyskach Olimpijskich są najlepszym sezonem w historii polskich skoków narciarskich. Ale drużynowo chyba jednak no jest to czwarte miejsce, będziemy pamiętać długo. I chyba drużynowo odrobinkę lepiej, mówię o konkursach samych drużynowych, było w zeszłym sezonie. Nie patrzę tutaj na klasyfikację indywidualną, jak to wygląda. No, trudno powiedzieć, czego zabrakło. Chyba po prostu szczęścia. No. No nie tylko szczęścia zabrakło, bo tutaj na pewno zabrakło szczęścia Piotrowi Żyle, który ten pierwszy skok w konkurencji drużynowej no, skoczył dużo poniżej swoich możliwości. Drugim skokiem pokazał, jak potrafi skakać. No i tak jest, dwa skoki było trzeba oddać. Ale tutaj też się to zbiegło w tej konkurencji drużynowej. Słabszy pierwszy skok Kamila Stocha, który był też skokiem spóźnionym i tam też kilka metrów uciekło. Do tego wszystkiego nadzwyczaj dobrze spisały się te trzy pierwsze zespoły. Tam każdy z tych zespołów miał słabsze punkty, ale w tym konkursie akurat tych słabszych punktów nie było, więc one były po prostu bardzo silne. Czasami trafia się w rywalizacji zespołowej na taki dobry układ, że inni psują skoki. Tutaj tego nie było, w związku z tym to czwarte miejsce, no trzeba być z niego zadowolonym, chociaż nadzieje sięgały wyżej, ale też to nie była różnica 1/10 punktu, czy może jakaś tam minimalna różnica, gdzieś by tak było naprawdę żal. No jednak wyraźnie tym czwartym miejscem odstaliśmy od trzeciego. A jakby miało być lepiej, to była otwarta droga na sam szczyt. Naprawdę takie były możliwości. Sezon żużlowy zbliża się wielkimi krokami. Oto kto będzie najlepszy w polskiej lidze, jak i w zawodach międzynarodowych, zapytaliśmy Krzysztofa Cegielskiego. Krzysiek, sezon żużlowy startuje już bardzo niedługo. Jakbyś mógł wskazać, kto jest Twoim zdaniem głównym faworytem do zdobycia tytułu w Polsce, no i jacy zawodnicy mogą być objawieniem tego sezonu u nas? No, gdybyśmy wiedzieli, kto będzie objawieniem, to nie będzie tego objawienia. To są zazwyczaj sytuacje nieprzewidziane, więc myślę, że będzie tym razem podobnie, ale mamy tak wielu już w tej chwili uzdolnionych juniorów, że w każdej drużynie można znaleźć zawodnika, który może nagle wypalić i startować bardzo dobrze. Myślę, że takich zawodników w wieku 17, 18, 19 lat jest wielu. No ale kto faktycznie przebrnie przez to sito ekstraligowe, no to zobaczymy. To jest często kwestią przypadku, szczęścia, trafienia w dobry jeden silnik i jakiegoś takiego przełamania wiary w swoje możliwości. I ci zawodnicy się pojawiają, tak jak w tym roku, w ubiegłym roku, w ubiegłym sezonie Paweł Przedpełski, czy wcześniej Bartek Zmarzlik. No to są takie osoby, które można powiedzieć oczywiście z wielkim talentem, ale nagle po prostu zaczęły jeździć doskonale, bo talentów u nas nie brakuje, ale te talenty często gdzieś się rozmywały mocno
i po prostu ich ginęli śmiercią naturalną w tym ciężkim sporcie. A co do faworyta w drużynowych mistrzostwach Polski, tak? No to na pewno jak popatrzymy na składy, to najlepszym zespołem jest Unibax Toruń. Zmontowali prawdziwy dream team od pierwszego do ostatniego numeru, nawet na pozycjach juniorskich są świetni zawodnicy. Ale jak to z dream teamami bywa w żużlu, bo może w innych dyscyplinach faktycznie te drużyny zazwyczaj wygrywają, ale w żużlu Torunianie sami się przekonali już kiedyś na własnej skórze, kiedy mieli Tonego Rickardsona, Krampa, Protasiewicza, Jagusia i innych świetnych zawodników w swoim zespole i nie zdobyli tego złota, które no, powinno być przypisane im praktycznie już przed sezonem, bo tak jak mówię, Unibax będzie startował pod dużą presją, musi odzyskać 8 punktów i później też się nie pomylić i praktycznie musi wygrywać mecz za meczem, również te wyjazdowe, a wygrać nawet z takim składem w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Lesznie, w Tarnowie, gdzie nie jeżdżą gorsi zawodnicy. Owszem, mają tam troszkę więcej dziur niż Unibax, ale tam są świetni zawodnicy i na pewno na wyjeździe będzie Unibaxowi trudno. Ale uważam, że jeśli uda im się awansować do playoffów, czyli odzyskać te 8 punktów i jeszcze zdobyć na tyle dużo, żeby awansować choćby z czwartego miejsca, to myślę, że wtedy będą nie do złapania już. A jeśli chodzi o sezon Grand Prix, to może skupmy się na tym, na co stać Jarosława Hampela, no i ewentualnie kto mógłby mu przeszkodzić w zdobyciu tego Mistrzostwa Świata w tym sezonie. No tak, Jarek już nie ukrywa, że jedzie po złoto, tylko że no to nie będzie takie proste, ale myślę, że już na tyle jest doświadczony, pewny siebie, co jest też ważne, sprzęt doskonały, myślę, że tutaj nie powinno się nic zmienić. Dorósł do tego, żeby zdobyć ten tytuł, ale to jest 11 turniejów, tak, jak się nie mylę, więc to jest bardzo wiele wyścigów, jeszcze więcej, a czasami kilka punktów decyduje o tym, kto zdobędzie złoto, więc musi zacząć po prostu dobrze i przez cały cykl utrzymywać równą formę. Kontuzje absolutnie są niedopuszczalne, bo każda przerwa będzie powodowała, że po pierwsze będzie tracił punkty, po drugie tą pewność siebie, więc myślę, że jest jednym z faworytów, ale Chris Holder powracający jakby po kontuzji, czy Darcy Ward, również Australijczyk, to są zawodnicy, którzy mogą mu przeszkodzić. Ty Wolfenden, który będzie bronił tytułu, tak naprawdę nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go faktycznie obronił. Myślę, że pod tym względem sprzętowym to są zawodnicy, którzy mają go w najlepszym stanie, to znaczy posiadają silniki od tunerów, którzy w tej chwili są na topie, czyli Jan Anderson i Peter Jones. Jeśli tutaj się nic nie zmieni, to oni będą te silniki mieli wciąż najszybsze, więc w dalszym ciągu powinni walczyć o tytuł. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału na YouTube, a także do lajkowania naszego fanpage'a na Facebooku. Do zobaczenia. Cześć!